Cześć kochani, przyznawać mi się, kogo widzicie, kiedy słyszycie dumkę na dwa serca i ten fragment, mój sokole, chmurnooki. No chyba jednak nie Skrzetuskiego, prawda? Ale bohuna, tego kozaka, tego narwańca, tego złoczyńcę, tego brutala. Oj tak, panie oszalały na punkcie bohuna po ekranizacji powieści Ogniem i Mieczem. I Aleksander Domagarow stał się prawdziwą gwiazdą w naszym kraju. Przyznam wam też szczerze, że dla mnie był to pierwszy w moim życiu crush. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, kim jest crush, nie dziwcie się, ja też do niedawna nie wiedziałam, okazuje się, że jest to takie młodzieżowe stwierdzenie, na określenie osoby, w której po prostu jakoś tak platonicznie się zakochujemy i gdy ją tylko widzimy, to robimy takie... Pan Aleksander, jeżeli chodzi o Rosję, też jest gwiazdą, ale po Ogniem i Mieczem grywał w Polsce też sporo. Ale również miał bardzo bujne życie prywatne, czasami wręcz dramatyczne. I choć on sam nigdy nie komentuje plotek, naprawdę jeżeli chodzi o rosyjskie portale plotkarskie, często tam gości. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czym dzisiaj zajmuje się dojrzały odtwórca roli Bohuna, to ja wam to dzisiaj zdradzę. Zdradzę wam też co nieco z jego prywatnego życia, a także... Na przykład, jeżeli wybralibyście się do Moskwy, to gdzie możecie zobaczyć jego aktorskie poczynania? Myślę więc, że warto i będzie to naprawdę dla wielu osób dzisiaj przyjemny odcinek. Aleksander Domagarow urodził się 12 lipca 1963 roku w Moskwie. Od najmłodszych lat pasjonował się aktorstwem, ale miał ku temu pełne predyspozycje, ponieważ po prostu to aktorstwo było w jego domu rodzinnym wszechobecne, bowiem jego ojciec, Yuri, kierował teatrem muzycznym dla dzieci, a matka, Natalia, zajmowała się wychowywaniem synów, bo Domagarow ma starszego brata Andrieja. Jak sam przekonywał, aktorem został, bo kierował się słowami ojca. Jeśli nic nie potrafisz, zostań aktorem. Miał rację, bo ja rzeczywiście nic innego nie umiem, tłumaczył. Po ukończeniu nauki na Wyższej Szkole Teatralnej pracował w Teatrze Małym w Moskwie, a także w Teatrze Armii Sowieckiej, a od 1994 roku jest aktorem Teatru Mosowieta. Równocześnie jednak zaczął występować także na ekranie. Zadebiutował w filmie Dziedzictwo w 1984 roku, a dużą popularność w Rosji zapewnił mu występ w historycznym serialu Hrabina de Monsoro, a także w kryminalnej produkcji Bandycki Petersburg. To właśnie po tych produkcjach faktycznie przyszła do niego duża kariera w Rosji, zachwycano się nim i miał status prawdziwej gwiazdy. A jeżeli coś na ten temat wiecie, to jeżeli ktoś jest gwiazdą w Rosji, to jest prawdziwie uwielbiany. No i między innymi tak to się stało, że nasz wielki reżyser Hoffman zdecydował się zatrudnić rosyjską gwiazdę w polskim filmie. Pan Jerzy Hoffman miał naprawdę bardzo dużego smaka na Oscara za ten film, dlatego gromadzenie bardziej popularnych aktorów bardzo mu pasowało, ale wcale nie było to takie oczywiste, że rosyjski aktor zagra tę rolę. Co bardzo ciekawe i wielu pewnie zdziwi, Bohunem początkowo miał być Bogusław Linda, ale sam odrzucił tę rolę. Scenariusz wydawał mu się plastikowy i komiksowy. I ostatecznie tę rolę zagrał Aleksander Domagarow. Ten nie miał takich problemów jak pan Bogusław, ponieważ uważał, że po prostu Bohun to on sam. I w sumie okaże się być to prawdą. I o ile Bohun nas tak kręci, bo jest właśnie postacią fikcyjną, o tyle jak już się tak zastanowię, czy jednak chciałabym takiego faceta w realu, to okazuje się, że zdecydowanie nie. Bohun to ja, bo utożsamiam się z postacią kozackiego wataszki. Cała ekipa jednak ponoć była oczarowana panem Aleksandrem, a nawet Izabela Skorupko mówiła, że po prostu jest to prawdziwy Bohun. No ale jedno trzeba przyznać, zagrane to było rewelacyjnie, z taką pasją, przejęciem, no i w taki sposób, jeszcze uwodzicielski, że naprawdę wiele kobitek nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Helena wybrała tego Skrzetuskiego. Chciałem pokazać Bohuna jako postać złożoną psychologicznie, a nie tylko zabijakę z szabelką. No to się udało i ja jako dziecko może jeszcze niewiele wiedziałam, dlatego ten Bohun mi się tak podobał, ale myślę, że do tego sprowadza się wiele problemów współczesnych kobiet. Że nie rozumiemy wyboru kobiety, która wybiera kolesia, który jeździ za nią po całym kraju, dobrze ją szanuje, nosi ją na rękach, od razu się jej oświadcza i po prostu jak na nią patrzy, to ma oczy jak spaniel.
a generalnie bardziej nas kręci właśnie ten złowieszczy, który ją tam przytrzyma, który zarożną jej całą rodzinę i który nawet zamyka ją u wrednej wiedźmy. Nawet ja się, panowie, z wami czasem zgadzam, kiedy mówicie, że nie możecie zrozumieć kobiecej logiki. Choć męską łatwiej nie jest. Aktor wiedział, że jest uwielbiany przez kobiety, ale radził sobie z tą popularnością bardzo dobrze. Kiedy jedna z dziennikarek powiedziała mu, że wyglądał zabójczo jako bohun, powiedział, że on tak wygląda zawsze. A na pytanie, czy otrzymuje bardzo dużo propozycji matrymonialnych, odpowiadał: chwała Bogu, nie. Kobiety są dostatecznie inteligentne. A teraz, uwaga, czas na wielkie rozczarowanie, bo wiem, że uwielbiacie ten moment, kiedy bohun śpiewa tę swoją piosenkę, grając na bałałajce czy tam innym instrumencie gitarowym. Patrzy tymi swoimi oczami, no i po prostu śpiewa: spodobałaś Meli. O Boże, o Boże, o Boże. Ale to nie pan Aleksander to śpiewał. Jego śpiew został zdabingowany przez Romana Radziwinowicza. Choć sam Aleksander jest utalentowany muzycznie, ma na koncie chociażby piosenkę z Justyną Steczkowską. Czy te oczy mogą kłamać? Ale w polskich kwestiach powiecie, że radził sobie świetnie, ale to też nie pan Aleksander, tylko Jacek Rozenek, który go dabingował w polskich kwestiach. I oczywiście po sukcesie Ogniem i Mieczem pan Aleksander stał się w Polsce również gwiazdą pożądaną, dlatego zagrał w kilku produkcjach, choć żadna nie osiągnęła takiego sukcesu jak Ogniem i Mieczem i nie dała mu też aż takiej popularności. Pojawił się on z jego udziałem film Na koniec świata, a reżyserka mówiła: po prostu zakochałam się w nim, ale o to chyba nie trudno. Zresztą na planie mojego filmu żeńska część ekipy gwałtownie starała się przypomnieć sobie język rosyjski, dodawała. A potem również mogliśmy pana Aleksandra oglądać na małym ekranie w serialu Fala zbrodni, a także w kinowych produkcjach 1920 Bitwa Warszawska, na który ponoć część widzów do kina szła właśnie po to, żeby zobaczyć pana Aleksandra ponownie u Jerzego Hoffmana, ponownie wystylizowanego na bohuna. Jednak no, rulka była mała, ale ponoć warto było właśnie z tego powodu, bo z żadnego innego już nie. Polska aktorka Marta Klubowicz nawet udzielała wywiadów, że jako jedna z niewielu potrafiła się oprzeć jego urokowi. Miło nam się pracowało. Na planie był spokojny i koleżeński. Nie udało nam się jednak zakochać, choć bardzo mnie ostrzegano. Od pierwszego wejrzenia jakoś mnie nie wzięło, a potem zbyt krótko graliśmy ze sobą. Grał także w filmie Krew z krwi. Ale taki duet Grażyna Szapowska i pan Aleksander to jest niezły duet, przyznacie. Te magnetyczne spojrzenia, kiedy się ze sobą spotkają, to mam wrażenie, że grozi nam wybuch atomowy. Możecie podziwiać ten duet w spektaklu telewizyjnym Noc czerwcowa Andrzeja Wajdy. Gra tam namiętnego rosyjskiego oficera, który uwodzi Ewelinę, odwodząc ją tym samym od podążenia na zsyłkę za mężem. Ponury finał staje się przestrogą i przywodzi na myśl, jak mogłoby wyglądać życie Heleny, gdyby zdecydowała się wybrać jednak bohuna. Ale bardzo często jest życie mega przewrotne i tutaj tak samo. Jeżeli chodzi o pana Aleksandra, który przecież jest bożyszczem kobiet, sam mówi, że jego życie uczuciowe raczej nigdy nie było udane. Ale przynajmniej w części jest to jego wina, ponieważ w ostatnich związkach ponoć nie bał się podnosić ręki na partnerki, a także wcześniej już miał problemy z dochowaniem wierności. Był trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Natalia, z którą miał syna Dimitrija. Poznali się w dzieciństwie i ich związek nie trwał długo. Drugą wybranką była natomiast Irina. Z tego małżeństwa ma syna Aleksandra, który początkowo również chciał zostać aktorem jak ojciec, ale ponieważ mają na imię tak samo, nazywają się tak samo, to było to trudne. I młody aktor przyznawał często, że miał dość doganiania swojego popularnego ojca, dlatego postanowił stanąć po drugiej stronie kamery i zająć się reżyserią. Filmowy bohun przyznaje, że ma świetny kontakt z synem, jak i z byłą żoną. Powodem rozstania jednak tej pary miała być kolejna żona. No i ten wybór nie był zbyt dobry, ponieważ jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych związków i w ogóle jedne z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń, jeżeli chodzi o biografię tego aktora. Trzecią żoną była Natalia Gromuszkina, z którą aktor rozwiódł się w 2008 roku. Spekulowano, że tutaj również przyczyną rozstania miał być romans z Mariną Aleksandrową, znaną z roli w filmie Stara baśń, Kiedy słońce było Bogiem.
w reżyserii Jerzego Hoffmana. Ale nie wiadomo do końca, czy to prawda, ponieważ ten rozwód był wyjątkowo w świetle fleszy. Sam aktor przyznawał, że żona związała się z nim, by zniszczyć jego karierę. Bowiem później, w trakcie rozwodu, bardzo często wyjawiała o aktorze nieprzychylne informacje. Między innymi mówiła, że jest uzależniony od alkoholu, nie stroni od przemocy wobec kobiet. On sam przyznawał z pokorą, że faktycznie posunął się do rękoczynów, ale zapewniał, że nigdy wcześniej tego nie robił, a sama żona nie pozostawała mu dłużna. Specjalnie doprowadzała mnie do szewskiej pasji. Jakby czekała, kiedy ją uderzę. Dodawał także, że w tym związku był niszczony psychicznie. Małżeństwo zakończyło się dramatycznie, ponieważ aktor targnął się na swoje życie, a żona, która miała to widzieć, po prostu wyszła z mieszkania. Gdyby nie brat aktora, najprawdopodobniej dziś już by nie żył. No i później było bardzo ciężko. Aktor mówił, że miał bardzo duże problemy po tym rozstaniu. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść, ponieważ w 2008 roku mężczyzna stracił najstarszego syna. Jego starszy syn Dimitri został potrącony przez samochód. Czerwcowego popołudnia padało, drogi były śliskie. Jeden z kierowców stracił panowanie nad autem i wjechał na chodnik, poważnie raniąc kilka osób, w tym właśnie Dimitrija. 23-latek zmarł na stole operacyjnym. Aktor w tym czasie przebywał na występach w Izraelu. Nie pojawił się na pogrzebie syna, co wywołało lawinę nieprzychylnych komentarzy. Pytany o to, dlaczego tak postąpił, mówił, że nie chciał oglądać syna w grobie. Ale naprawdę bardzo, bardzo go za to krytykowano. I oczywiście wszystkim wydaje się nie na miejscu to, że ojciec nie jest obecny na pogrzebie syna, ale nikomu nie wydaje się być nie na miejscu to, że osobie, która przeżywa taką tragedię, mówi się, co ma robić i ocenia się to, w jaki sposób ją przeżywa. Aktor nie mógł pogodzić się ze śmiercią syna i przez pewien czas był pogrążony w depresji. Na szczęście czas leczy rany i dziś jest u niego już trochę lepiej. A co mówi o naszym kraju? W wywiadzie dla Gazety Wrocławskiej powiedział: ja miałem to szczęście, że poznałem w Polsce wiele wspaniałych osób. Więcej mam tu oddanych przyjaciół, ale chyba nie mógłbym mieszkać w Polsce na stałe. Zbyt kocham Moskwę, zbyt głęboko tkwią we mnie te korzenie. Lubię przyjeżdżać, szczególnie do Krakowa i do Wrocławia. Te miasta mają swój niepowtarzalny klimat. Polacy i Rosjanie mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Tak samo się bawią, smucą, cierpią i śmieją. Słowiańska dusza. W zasadzie wszystkie zachowania są podobne i nie da się nas porównać do innych nacji. Jesteśmy wyjątkowi, zdradzał w rozmowie z Gazetą Wrocławską. Dziś pan Aleksander kontynuuje swoją karierę aktorską, ale już raczej tylko w Rosji. Co u niego słychać, wiemy oprócz kolorowych pism również z mediów społecznościowych, które prowadzi. Jednym z wywiadów podkreślał: czas, kiedy mogłem grać amantów, minął 20-15 lat temu. Teraz trzeba grać uczciwych ojców, starszych braci. W 2007 roku został wyróżniony tytułem Ludowego Artysty Federacji Rosyjskiej. W grudniu zeszłego roku informowano natomiast, że ożenił się po raz czwarty. Sam pan Aleksander nie zwykł komentować plotek na swój temat i w tym wypadku również tego nie potwierdził, ale nie zdementował. Jego wybranką ma być tancerka Tatiana. Para pojawiła się na jednym z festiwali filmowych, a fotografowie zwrócili uwagę, że mają takie same pierścionki przypominające obrączki ślubne. Ale tak jak wam powiedziałam, bardzo dużo nie pojawia się różnych informacji. Cały czas sugeruje się, że cierpi na alkoholizm, że przeszedł kilka operacji plastycznych, że ma problemy ze słuchem, że doznał udaru. No i oczywiście bardzo często prasa rozpisuje się na temat jego licznych i krótkotrwałych romansów, które nie zawsze muszą mieć cokolwiek wspólnego z prawdą. W 2019 roku pojawił się w kilku produkcjach telewizyjnych, a potem powiedział, że chciałby bardziej skupić się na teatrze. Sam siebie bowiem zawsze uważał bardziej za aktora teatralnego niż telewizyjnego, mimo że to właśnie telewizja i film dały mu największą popularność i największe pieniądze. No ciekawa jestem, co u pana Aleksandra, bo jeżeli wybrał 2020 na powrót do teatru, to nie jest to chyba najlepszy wybór, choć szczerze mówiąc nie wiem, jak tam było z obostrzeniami, jeśli chodzi o teatry w Rosji. Wiem, że ta nasza wschodnia strona to tak jakoś bardziej lajtowo do obostrzeń różnego rodzaju podchodziła. Jeśli macie taką wiedzę, to dawajcie mi znać. No i oczywiście dajcie znać, jak podobał wam się ten dzisiejszy odcinek. Czy widzicie tego bohuna w tej czapie, kiedy on taki zły jedzie na koniu, żeby odgonić Skrzetuskiego od swojej ukochanej?
No cóż, ten obraz chyba pozostanie z nami na zawsze. Myślę, że dla Polaków zawsze już pan Aleksander będzie po prostu bohunem. Ja mam przyjaciółkę, która pochodzi z Ukrainy i zawsze, kiedy rozmawiamy na temat jakichś facetów, to po prostu nazywam ich bohunami. Dajcie znać, drogie panie, czy również byłyście pod wrażeniem bohuna, no i czy jeszcze jest jakiś aktor, aktorka, gwiazda ze wschodu, którą chcielibyście, bym wam przypomniała, bym omówiła, jak wyglądało jej życie. Nie krępujcie się napisać tego do mnie. Pamiętajcie, że widzimy się na grupie Przyjaciół Pauli Rodak na Facebooku, a także w podcastach Historie Gwiazd, w Spotify i innych tego typu serwisach. Ale przede wszystkim, co najważniejsze, widzimy się tutaj już niedługo na moim kanale, bo przychodzę do Was co chwilę z nowymi odcinkami, a jeżeli chcecie być na bieżąco, to nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno, życzę Wam dobrego dnia, no i trzymajcie się, pa!